Działamy już parę lat. Zgłaszają się do nas artyści lokalni, do artyści z całej Polski, no i artyści z zagranicy. Pani Bożeno, serdecznie witamy po 30 latach w Sianowie. A pani talent, który możemy dzisiaj oglądać, jest dowodem na to, że jest pani bardzo ciepłym, empatycznym człowiekiem. I z tego jesteśmy bardzo dumni, bo tacy mieszkańcy, którzy są ambasadorami Sianowa za granicą, są dla nas bardzo ważnymi mieszkańcami. Mi się te prace szalenie podobają. Pani Bożenko, dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców, że przyjechała pani do nas, że termin się zmieścił i się udało powstawić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania, podziwiania i zadawania pytań autorce. Dziękuję. Zaczęło się od tego, że malowałam tylko akwarelą. Byłam na takim na wystawie w naszej miejscowości. No i stwierdziłam, że ja na pewno potrafię to. No i tak od tego się zaczęło, że zaczęłam malować akwarelką. A później tak coraz dalej kombinowałam tylko rysunek, czy na przykład akwarelkę z tuszem. To widać na pracach tu na oknie. Próbowałam wszystkiego, no i teraz wszystko robię. Czytałem, że kontakt z artystami też w pewien sposób cię ukierunkowuje. Tak, ja należę do dwóch grup artystycznych i tam malujemy razem, wspólnie. Też organizujemy różne wystawy. I też planujemy jakieś projekcje do jakiegoś tam tematu i ja na przykład przywiozłam tutaj ten temat teraz uchodźców i te obrazy, które tam na tej ścianie wiszą, to jest też jeden z tych projektów, które zrealizowałam na temat uchodźców, to jest teraz temat w Niemczech. No właśnie duże wrażenie robi ta dziewczynka z tą walizką. Powiedz, czy to jest gdzieś zastany temat, który widziałaś, czy to po prostu taki odzew serca twojego? Gdzieś zobaczyłam taką dziewczynkę na balkonie, no i stwierdziłam, to będzie pasowało właśnie do tego tematu. Heniu, ty jako brat powinieneś więcej powiedzieć, bo pewno obserwowałeś te postępy Bożenki w tym życiu artystycznym. Tak, prawdę mówiąc, to zaskoczyło mnie w klasie podstawowej. Dzięki naszej wychowawczyni, to była pani Jakubiec, na plastyce do dziś to pamiętam, że ona zawsze Bożenki obrazy wręcz uwielbiała, bo ona kolorystycznie tak umiała to wykonać, że na podziw. Nikt w klasie nie potrafił jak ona. Jola, powiedz, jak właśnie tą twórczość jej, tą pierwszą zapamiętałaś? Pierwszą taką fotografię, może nie fotografię, malunek jej widziałam na jej notesach, bo pisała wcześniej wiersze, to też takie poezje były jej pisane, też fajnie pisała.
a rysowała i malowała na starych komórkach, na altance, która była przy jej budynku, tam gdzie mieszkała, na Kościelnej. I tam rysowała swoje pierwsze malunki. To właśnie pan bardzo przyglądał się obrazom, uwieczniał to telefonem komórkowym, na które pan zwrócił baczną uwagę i które się spodobały? No właśnie wybierałem niejedne z tych całego zbioru. Chodziło mi tutaj o technikę malarską, o fakturę, no i oddanie takiej rzeczywistości. Dlatego uwieczniłem to na swoim aparacie fotograficznym. Podejmowane tematy i ta różnorodność tych prac mówi od razu, że to jest odważna dziewczyna. Dobrze pan powiedział, tak to wygląda, bo to nie każdy się tak potrafi okazać i pokazać swoje prace, że o takiej różnorodności. Przeważnie artyści mają swoją rękę i charakterystyczną rękę, po których się ich poznaje, prawda? A tutaj to tak wygląda, jakby tu kilku wystawców było. Jakby ktoś nie wiedział, że to jest jednej osoby, prawda? Tutaj wszyscy zwrócili uwagę i historię. Już ktoś mi tutaj zaczynał opowiadać o tym obrazie z tymi motywami marynarskimi. I nie znam tej historii, ale może ty dopełnisz mojej wiedzy. Ta historia zaczęła się od tego, że ja wyjechałam daleko od morza i chciałam w tym właśnie obrazku pokazać moje życie. Po prostu tu jako bohatera przedstawiam marynarza. Tam jest taka czapeczka marynarska, no i który po prostu zachorował, to jest inny temat niż mój, ale że zachorował, no i musiał wyjechać daleko z nad morza w góry. Tam w oknie widać te góry, natomiast w mieszkaniu znajdują się wszystkie rzeczy związane z marynistyką, z morzem. I to właśnie tam ukazałam w tym obrazie, że to jest po prostu moje życie. Ja też byłam nad morzem, no i też z daleko musiałam wyjechać. Ta wystawa dzisiejsza też świadczy o tym, że ciągnie się tutaj nad morze. Tutaj do Sianowa, znowu spotkać tych ludzi, których znałam, czy moją rodzinę znowu spotkać. No ciągnie mnie. No i Sianów, jak się tam zmienia, co się zmienia i tak dalej. A ja też się cieszę, że się spotkaliśmy i mogłem podziwiać dzisiaj właśnie te twoje prace, którym jestem mile zaskoczony. Dziękuję.